Sebastian de Castel, ostrze zdrajcy. Przekład Paweł Podmiotko. Wydawnictwo insignis. Wspomnienia z dzieciństwa. Księstwo, w którym się urodziłem, nazywa się Pertynia. Jest to niewielka kraina przeważnie ignorowana przez resztę tristii. Słowo Pertynia ma kilka znaczeń. Ale wszystkie pochodzą od kwiatu rosnącego na zawietrznych zboczach łańcuchów górskich, które otaczają ten region. Kwiat ten ma dziwaczny niebieskawy odcień i z początku moglibyście go określić jako jaskrawy, ale po dłuższej obserwacji przyszłyby wam też do głowy słowa takie jak oleisty, lejący się, aż wreszcie jakiś taki niepokojący. Pertynia nie ma znanych właściwości leczniczych. Wywołuje wymioty po zjedzeniu i okropnie cuchnie, gdy się ją zerwie. Nie muszę dodawać, że należało być niezłym idiotą, żeby uczynić ten kwiat jedyną rzeczą, która kojarzy się z Twoim regionem. Mimo to w zamierzchłej przeszłości jakiś wataszka postanowił zerwać jeden z nich, umieścić go na swoim płaszczu i nazwać moją rodzinną krainę Pertynią. Jak sądzę, urodził się bez zmysłu węchu. Ale to nie koniec tego obłędu. Strażnicy, czuwający nad bezpieczeństwem miasta i tworzący trzon naszej armii, w czasie wojny noszą tabardy o tej samej barwie i fakturze, co kwiaty zdobiące naszą ojczyznę. A to, rzecz jasna, oznacza, że przezywa się ich pertynami. Bo w końcu faktycznie są niebiescy, oleiści, lejący się i w ostatecznym rozrachunku dość cuchnący. To bogate dziedzictwo stało się i moją spuścizną. Ponieważ mój ojciec postanowił nie tylko zamieszkać w Pertyni, ale i służyć w Straży Pertyńskiej. Nie był najlepszym ojcem ani mężem, i jak sądzę zdawał sobie z tego sprawę, bo zrezygnował z obu tych funkcji, kiedy miałem siedem lat. Zawsze przypuszczałem, że znalazł sobie nową posadę jako mąż i ojciec gdzie indziej, ale nigdy nie zadałem sobie trudu, żeby to sprawdzić. Zapłaciłem sporo skrybie losu w klasztorze świętego Anlasa, co pamięta świat, żeby to wszystko napisał, choć sam nigdy tego nie przeczytam. Jak oni potrafią spisać wydarzenia ludzkiego życia z takiej oddali, tego nie wiem. Jedni mówią, że odczytują nici losu lub łączą się z ludzkim umysłem, by pochwycić jego myśli i przelać je na papier. Inni twierdzą, że po prostu zmyślają te brednie, bo zanim ktokolwiek będzie mógł je przeczytać, człowiek, o którym piszą, niemal na pewno będzie już martwy. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, mam nadzieję, że przynajmniej w następnym fragmencie nic nie pomylą. Bo są to dwie historie, które dzieli 25 lat, a że obie uważam za istotne. To spróbujcie się skupić. Oto pierwsza z nich. Miałem osiem lat i mieszkałem z matką na obrzeżach miasteczka, które graniczyło z kolejną osadą. Matka często wysyłała mnie w sprawach, które, gdy teraz to wspominam, wydają się nieco podejrzane. Falcio? Pobiegnij do miasta i przynieś mi jedną marchewkę, ale pamiętaj, żeby była ładna. Albo. Falcjo, pobiegnij do miasta i spytaj gońca, ile będzie nas kosztować przesłanie listu do twojego dziadka do fralety. Cóż, nie wiem, jak to wygląda w waszych stronach, ale cena przesłania listu głównymi drogami nie zmieniła się w pertyni przez ostatnie pięćdziesiąt lat. I wciąż nie wiem, co można zrobić z jedną marchewką. Ale matka była zadowolona z mojej nieobecności, a ja miałem dzięki temu czas, by chodzić do gospody i słuchać bala armidora. Bal był młodym wędrownym bardem, który zwykł spędzać dużo czasu w naszym miasteczku. Przynosił zamożnym mieszczanom w średnim wieku wiadomości o tym, co się działo za granicami Pertyni i raczył starców o przygarbionych grzbietach wzniosłymi historiami o świętych. Śpiewał młodym dziewczętom pełne słodyczy romanse, sprawiające, że rumieniły im się policzki, a ich adoratorzy kipieli z wściekłości. Mnie zaś opowiadał historię o wielkich płaszczach. Zdradzę ci tajemnicę, Falcio oznajmił mi któregoś popołudnia. Gospoda była niemal pusta, a on stroił gitarę, przygotowując się do wieczornego występu. Karczmasz, który kończył właśnie czyścić kufle, słysząc to, przewrócił oczami. Obiecuję, że nikomu nie powiem bal. Nigdy. Odpowiedziałem, jakbym składał uroczyste ślubowanie. Głos mi lekko skrzypiał, więc nie brzmiało to jak prawdziwa przysięga. Bal zachichotał. <noise> nie ma takiej potrzeby, mój wierny druhu. No i chyba dobrze, bo właśnie zamierzam ją złamać. Co to za tajemnica, bal? Spojrzał z nad gitary i rozejrzał się po sali. Potem zaprosił mnie gestem, żebym się zbliżył. Mówił tym swoim szeptem, który brzmiał, jakby wiatr mógł go przynieść na odległość stu mil. Pamiętasz jak opowiadałem ci o królu Ugridzie? O tym złym królu, który rozwiązał Wielkie Płaszcze i poprzysiągł, że już nigdy nie użyją płaszcza i szpady, by pomagać prostym ludziom? Pamiętaj falcio, powiedział Bal. Wielkie Płaszcze. To nie była jedynie banda szermierzy, którzy walczyli z potworami i złoczyńcami, tak? Byli wędrownymi trybunami. Wysłuchiwali skarg ludzi niechronionych przez policję królewską. I wymierzali sprawiedliwość w imieniu monarchy. Ale Ugrid ich nienawidził. Pisnąłem, nie mogąc znieść zawstydzającego skomlenia w swoim głosie. Król Ugrid był bardzo blisko związany z książętami, powiedział Bart spokojnie. A ci uważali, że mają prawo sprawować władzę i ustalać prawa na własnej ziemi. Nie wszyscy królowie zgadzali się z tą ideą, ale Ugrid sądził, że dopóki książęta płacili podatki i daniny, to co robili na własnej ziemi było ich sprawą. Ale przecież wszyscy wiedzą, że książęta to tyrani, Zacząłem mówić. Dłoń Bala pojawiła się znikąd i wymierzyła mi mocny policzek. Kiedy się odezwał, jego głos był zimny jak grób. Nigdy więcej nie mów takich rzeczy, Falcio. Rozumiesz? Próbowałem się odezwać, ale nie mogłem. Bal nigdy wcześniej nie podniósł na mnie ręki i wywołany tą zdradą wstrząs sprawił, że za nie mówiłem. Po chwili odłożył gitarę i położył mi ręce na ramionach. Wzdrygnąłem się. Falcio. Westchnął. Wiesz, co by się z tobą stało, gdyby któryś z ludzi księcia usłyszał, że używasz słowa tyran, mówiąc o ich panu? Wiesz, co by się stało ze mną? Są dwa słowa, które możesz wypowiadać na głos tylko z największą ostrożnością. Tyran i zdrajca. Bo często łączą się z sobą, zwykle z okropnym skutkiem. Starałem się go zignorować, ale kiedy zdjął ręce, nie mogłem się powstrzymać. No i co to jest? Co takiego? Tajemnica. Obiecałeś, że zdradzisz mi tajemnicę, ale zamiast tego przyłożyłeś mi. Bal, nic sobie nie robisz mojego przytyku. Wracając do konspiracyjnego szeptu, jak gdyby nigdy nic nachylił się w moją stronę. Więc kiedy król Ugrid ogłosił, że wielkie płaszcze nigdy już donikąd nie wyruszą, powiedział, że tak będzie pokres czasów. Zgadza się? Kiwnąłem głową. Król Ugrid miał doradcy imieniem Keolo. Nazywano go Keolo Tajemnica i niektórzy uważali go za czarodzieja o wielkiej mądrości i niezwykłych zdolnościach. Nigdy nie słyszałem o Keolu Powiedziałem i podniecenie kazało mi zapomnieć o bolącym policzku i zranionej dumie Bardzo niewielu o nim wie Odrzekł Bal Keolo tajemniczo zniknął przed śmiercią Ugrida I już nikt nigdy go nie widział Może to on zawił Ugrida? Może... Bal przerwał mi Spokojnie, nie zaczynaj mi tu tych swoich umysłowych fikołków, Falcio Bo nie przestaniesz Aż zemdlejesz z wyczerpania. Bart znów rozejrzał się po gospodzie, chociaż nie było tam nikogo poza karczmarzem czyszczącym kufle po drugiej stronie sali. Nie wiem, czy nas słyszał, choć słuch miał na pewno dobry. No więc było tak, że po tym jak edykt został ogłoszony na królewskim dworze, Keolo wziął swojego króla na bok i powiedział: Mój królu, choć jesteś panem wszechrzeczy. A ja tylko twym pokornym doradcą. Wiedz, że słowa króla, choćby nie wiem jak potężne, przeżywają go o nie więcej niż sto lat. Ugrit spojrzał na niego, porażony tą impertynencją i zawołał: Co chcesz mi powiedzieć, Keolo? Niewzruszony Keolo odparł. Tylko tyle, mój królu, że za sto lat wielkie płaszcze znów wyruszą. A twe stanowcze słowa odejdą w niepamięć. Bal spojrzał na mnie z, jak mi się wtedy wydawało, błyskiem w oku, choć gdy teraz o tym myślę, mogła to też być łza. A czy wiesz, ile czasu minęło od śmierci króla Ugrida? zapytał mnie bal. Kiedy pokręciłem głową, Nachylił się nade mną i powiedział mi na ucho: Prawie sto lat. Serce niemal wyskoczyło mi z piersi, zupełnie jakby krew naraz zaczęła we mnie buzować. Mogłem. A niech ci wal! zawołał karczmarz z drugiej strony sali. Przestań wbijać chłopakowi do głowy te swoje brednie. Co masz na myśli? Spytałem. Własny głos wydał mi się przez chwilę obcy. Karczmasz wyszedł z zaszyn kwasu. Nigdy nie było żadnych przeklętych, wielkich płaszczy. To tylko historyjka, którą ludzie opowiadają sobie, kiedy są niezadowoleni z tego, jak jest. Wędrowni trybuni łażący w pancernych, skórzanych pelerynach, walczący na rapiery i wysłuchujący skarg przeklętych wieśniaków i służących. To jakieś gówniane podanie ludowe, chłopcze. To się nigdy nie zdarzyło. Coś w sposobie, w jaki przekreślił istnienie wielkich płaszczy tak lekko, tak nieodwołalnie, sprawiło, że świat wydał mi się mały i pusty, tak mały i pusty, jak dom, w którym było miejsce tylko na czcze fantazje małego chłopca i tęsknotę smutnej, samotnej kobiety, wciąż patrzącej przez okno w mroźne zimowe wieczory, czekającej na powrót swojego od dawna nieobecnego męża. Bal zaczął protestować Nie. przeciwko komentarzom karczmarza, ale przerwałem mu. Nieprawda! Nieprawda! Właśnie, że istnieli i naprawdę robili te wszystkie rzeczy! Ten głupi zgniłek król Ugrit ich rozwiązał, ale Keolo wiedział! Powiedział, że któregoś dnia wrócą i naprawdę tak będzie! Pobiegłem do drzwi, zanim ktoś znów zdążył mnie uderzyć, ale stanąłem w progu, odwróciłem się i przyłożyłem zaciśniętą dłoń do serca. A ja. Będę jednym z nich. Przyrzekłem. I tym razem rzeczywiście brzmiało to jak ślubowanie. Druga historia, którą chcę wam opowiedzieć, wydarzyła się dwa lata temu w Heveran, jednym z większych miast handlowych na południu Tristi, a zaczęła się od kobiecego wrzasku. Potworze! Oddaj mi córkę! Krzyczała kobieta w wieku zbliżonym do mojego. Miała może 30 lat, czarne włosy i błękitne oczy, podobnie jak dziewczynka, którą niosłem w ramionach. Jak przypuszczałem, musiała być całkiem ładna, kiedy akurat nie wrzeszczała. Co się stało, mamusiu? spytała dziewczynka. Wcześniej widziałem ją, jak upada, potykając się o stragan sprzedawcy owoców przy zaułku, do którego najwyraźniej chciała dotrzeć. Z oczami pełnymi przerażenia powiedziała mi, że ścigał ją mężczyzna w zbroi rycerza, ale kiedy się rozejrzałem, nigdzie go nie było. Niosłem ją przez całą drogę do domu, co nie trwałoby tak długo, gdyby nie to, że ciągle ją myliła. Ma skręconą kostkę, powiedziałem, starając się strząsnąć wodę z włosów, żeby przestała ściekać mi do oczu. W Heweran ciągle pada. Kobieta wbiegła z powrotem do domu. Przypuszczałem, że poręcznik, ale kiedy wróciła, wymachiwała długim nożem kuchennym. — Oddaj mi córkę, Trattari! — krzyknęła. — Mamusiu! wrzasnęła mi do ucha dziewczynka. — W tej historii jest mnóstwo wrzasków. Lepiej zacznijcie się przyzwyczajać. — Powiedziałem ci, że ma skręconą kostkę — powiedziałem. — A teraz łaskawie pozwól mi wejść i ją położyć. Możesz spróbować mnie dźgnąć później — jeśli nawet kobieta pomyślała, że to nie był najgorszy pomysł, zagłuszyła to krzykami o pomoc. Trattari! Pomóżcie mi! Obdarta peleryna ma moją córkę! Święty Zakhewie, co śpiewa łzy, pozwól mi po prostu ją położyć! Nie widząc odsieczy, kobieta przyjrzała mi się nieufnie, a potem, wciąż trzymając przed sobą nóż, wycofała się w głąb domu. Nie martwiłem się o siebie. Mój płaszcz osłabiłby siłę pchnięcia, ale było spore ryzyko, że kobieta ugodziłaby przy okazji własną córkę. W środkowym pomieszczeniu stała nieduża sofa. Położyłem dziewczynkę na boku, ale ta natychmiast siadła i skrzywiła się z bólu, kiedy tylko dotknęła stopą ziemi. Kobieta podbiegła do córki, obejmując ją ramionami i tuląc do siebie. A potem odsunęła się, żeby sprawdzić każdy cal jej ciała. Co jej zrobiłeś? Oprócz tego, że pomogłem jej, kiedy upadła, przyniosłem ją tu i słuchałem, jak na mnie wrzeszczysz, nic. Dziewczynka spojrzała na nas. To prawda, mamusiu, gonił mnie rycerz i ten człowiek mi pomógł. Matka nie spuszczała mnie z oka i nie wypuszczała noża z dłoni. Kochana Beato, mądre dziecko, żaden rycerz nigdy by cię nie skrzywdził. Pewnie próbował cię chronić Beata wydała usta To głupie, chciałam tylko kupić jabłko od handlarza W tym momencie do domu wbiegli dwaj mężczyźni i mniej więcej dwunastoletni chłopiec Do wszystkich świętych, Merno, co się dzieje? Zapytał wyższy z nich Wszyscy trzej byli jak wycięci spod jednej sztancy Ciemni blondyni z kwadratowymi szczękami Ubrani w brązowe, robocze kombinezony Mężczyźni mieli młoty, a chłopiec trzymał w dłoni kamień. Ten Trattari miał moją córkę! powiedziała merna. Podniosłem obie ręce do góry w geście oznaczającym: Cóż, nie atakujcie mnie, proszę. To nieporozumienie, ja. To zdecydowanie nieporozumienie! powiedział jeden z mężczyzn, robiąc krok naprzód. Pewnie myślisz, że obdarta peleryna może tu przychodzić i napastować nasze kobiety? Tak! powiedział drugi. Sługusy martwego tyrana nie są tu mile widziani, Tatarji! Mimo, że szczerze chciałem załagodzić sytuację, zauważyłem, że w prawej dłoni trzymam rapier, a jego ostrze znajduje się blisko jego szyi. Nazwij tak króla jeszcze raz, przyjacielu, i będziemy mieli problem, którego twój młotek nie rozwiąże. Merna starała się jak mogła, żeby zasłonić Beatę własnym ciałem, ale dziecko wysunęło z za niej głowę. A, dlaczego tak go nazywasz? Co to jest Trattari? Trattari to obdarta peleryna Wypluła z siebie Merna Jeden z tak zwanych trybunów przeklętego króla Paelisa Raczej zabójców, powiedział wyższy z mężczyzn Powinniśmy go zatrzymać i posłać Taja po strażników Słuchajcie, powiedziałem Przyszedłem tu, ponieważ ta dziewczynka była ranna i przestraszona Sądziła, że coś jej grozi Teraz jest z wami bezpieczna, więc pozwólcie, że pójdę w swoją stronę. Widząc mój rapier, robotnicy uznali tę sugestię za całkiem rozsądną i usunęli się na bok, żeby pozwolić mi przejść. – Czekajcie! – powiedziała dziewczynka. – O co chodzi, Beato? – zapytała kobieta. – Powiedziałam, że podzielę się z nim kolacją. Upuścił jabłko, kiedyś pieszył mi z pomocą i powiedziałam, że może zjeść trochę mojego. – Nie przejmuj się tym, odparłem. Nie jestem… Ku mojemu zaskoczeniu matka dziewczynki podniosła się z sufy Zaczekaj tu! Powiedziała Dwaj mężczyźni i chłopiec doskonale udawali, że mają mnie pod kontrolą Choć nic się właściwie nie działo Dlaczego nazywacie go Trattari? Powtórzyła Beata, tym razem zwracając się do dwóch mężczyzn Jednak to chłopiec odpowiedział To znaczy obdarta peleryna hmm. Nazywali się wielkimi płaszczami a ich okrycia miały się nie zużywać, dopóki nie splamili swojego honoru. Ha, ale oni żadnego honoru nie mieli, dorzucił niższy z mężczyzn. Bo służyli tyranowi Pelisowi? Spytała Beata. O tak. Ci dranie wtrącali się w prawowite rządy książąt. Ale nie, dziecko. Powód, dla którego nazywają ich obdartymi pelerynami, jest taki, że kiedy książęta przybyli ze swoim wojskiem, aby powstrzymać tyrana, tak zwane wielkie płaszcze stanęły z boku i porzuciły swojego króla, by ocalić własną skórę. Ojej, ale jeśli król był zły, to czy niedobrze, że się usunęli? Spytała dziewczynka. Jej matka wróciła z kuchni, trzymając jabłko i kawałek sera. Pośpiesznie włożyła to do małego woreczka. Nie, kochanie. Widzisz, rycerze uczą nas, że każdy człowiek ma honor, dopóki wiernie służy swojemu panu. Mhm. Ale ci zdrajcy nie zdołali zrobić nawet tyle, więc teraz nazywamy ich trattari, obdarte peleryny, bo ich płaszcze są dziurawe jak ich honor. Zatrzymaj jedzenie, powiedziałem. Straciłem apetyt. Nie. Kobieta nie ustępowała, stała między mną a wyjściem i podawała mi woreczek. Chcę, żeby moja córka nauczyła się odróżniać dobro od zła. Obiecała ci jedzenie i je dostaniesz, nie będę zaciągała żadnych niby długów uzdrajcy. Popatrzyłem na nich. Co z tamtym człowiekiem? Jakim człowiekiem? Rycerzem tym, o którym mówiła, że ją ściga? Co będzie, jeśli znów ją odszuka? Merna wybuchnęła śmiechem. Był to niezwykle nieprzyjemny dźwięk. Tak, jakby któryś z książęcych rycerzy skrzywdził kiedykolwiek dziecko. Jeśli był tam rycerz, jest więcej niż pewne, że zobaczył, jak ją obserwujesz i uznał, że musi ją ochronić. Matka spojrzała na swoje dziecko. Beata to głupiutka dziewczynka pewnie jej się coś pomyliło. Martwiła mnie ta sytuacja. Nie wydawało mi się prawdopodobne, by dziecko mogło mieć wątpliwości, czy rycerz ją gonił, czy nie. Jako żywo nie mogłem wymyślić powodu, dla którego Beata mogłaby być ścigana, ale nie chciałem ryzykować. Zwróciłem się do niej. Beato, czy wciąż boisz się tego rycerza? Chcesz, żebym stanął dziś na straży przed domem, na wypadek, gdyby tu przyszedł? Jeden z mężczyzn chciał coś powiedzieć, ale Merna uniosła dłoń Bato, kochanie, hmm? powiedz temu, Trattari, że nie potrzeba nam jego pomocy. Bata spojrzała na matkę, potem na mnie. Z niewinnym okrucieństwem dziecka powiedziała. Idź stąd, ty brudna, obdarta peleryno! Nie chcemy cię tu. Zły król Paelis był głupim, wieprzem, jest trupem i mam nadzieję, że ty też umrzesz. To dziecko pewnie nigdy nie widziało króla Paelisa, gdy ten jeszcze żył. Książęta wygrali i ich zwycięstwo odcisnęło już piętno na historii. Nawet jeśli ktoś chciał je porwać, co mogłem na to poradzić? Wielkie płaszcze były zhańbione i rozwiązane, i miałem wrażenie, że większość ludzi wolałaby, aby ich dziecko zginęło z ręki rycerza, niż żeby uratował je Trattari. Wyciągnąłem rękę i wziąłem woreczek z jedzeniem od matki dziewczynki, choćby dlatego, że w ten sposób najszybciej mogła zejść mi z drogi. Przestąpiłem próg i wyszedłem z ich domu. Kilka dni później, gdy cichą nocą wyjeżdżałem z miasta, znów przeszedłem obok domu Beaty. Wiedziałem, że bogowie mnie pokażą, jeśli ktoś mnie zobaczy, ale czułem dziwny przymus. Światła były pogaszone, a na jednym z okien czerwoną farbą namalowano ptaka, znak którego używa się w heweran, gdy ginie dziecko.